Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Spooky Craft. Kochani, jak widzicie, troszeczkę nam się tutaj wszystko pozmieniało. Mamy plażę, mamy dom zrobiony mniej więcej, bazę naszą piękną zrobioną. Tylko tak, tutaj miałem całe pole trzciny. No i nie byłem na serwerze przez jakieś 100 dni. A 100 dni to nie jest długo, jak widzicie, już mamy 753 dzień Minecrafta, mamy w tej chwili wiosnę, mam 57 dni do lata. Dlatego, że nie było mnie na serwerze, dopiero w tej chwili to wszystko się rozmnaża. Więc no, w tej chwili nasza mapka dochodzi do konkretów. No i tu potraciliśmy tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o tą trzcinę. No ale dobra, mniejsza. Dzisiaj może sobie zrobimy port. Może. A jak nie, to sobie pozwiedzamy. Dobra, kochani, co my tu mamy? Udało mi się zdobyć mounta. Ja na razie go tu trzymam. Pokażę wam, jak on wygląda bez tej zbrojki. Jest to nasz kochany Gekon. Oprócz tego, tego Gekona, możemy sobie przyzywać. Muszę znaleźć przedmiot, który właśnie do tego jest potrzebny. O ile go mam? Powinienem go mieć. W ogóle pewnie widzicie, że tutaj jest powoli robiony taki robiona taka konserwacja tych wszystkich przedmiotów, które tutaj mieliśmy. Segregacja, nie konserwacja, to jest różnica. Dobra, nie ma tego tu, to musi być to tutaj. Jest tutaj taka różdżka. Możemy sobie dzięki niej przyzwać właśnie mounta, co jest bardzo świetne. Ale oprócz tego możemy na przykład kazać mu podążać za sobą. I on podąża. Może wędrować. Albo czekać. I w tej chwili nasz Gekon, który tutaj jest, sobie będzie czekał i nic nie robił. Ale jeszcze oprócz tego, jeżeli jesteście zainteresowani na przykład chcecie mieć mounta, który ma jakiś ekwipunek, nie ma problemu. Śmiało, zakładacie mu jeszcze zbrojkę i macie mounta bojowego z ekwipunkiem. Mówię, moim zdaniem jest to świetne. W szczególności, że można ten mount rozmnażać. Zapytacie mnie, gdzie znalazłem tego mounta? Ten mount był tu. Ten mount był obok naszej bazy i że ja go nie zauważyłem, to jest po prostu aż dziwne. Ten mount był w tym miejscu właśnie. I on sobie tutaj tak siedział i czekał, aż ktoś go znajdzie. Na szczęście znalazłem go ja. Jest chyba Enderman. Tam jest Enderman. No i nam się właśnie trafił taki Gekon. Oprócz tego, nie wiem, czy pamiętacie, ale... O, bla. Chodź tu, gnoju. Wielcu jeden, ty. Aż mi się nos odetkał w jednej chwili. Ale mi zrobił surprise Amanda jedna, no. I zgubiłem wątek. A, dobra. O, nie, panowie, my idziemy spać. Jest ciemno. Ja wam może jeszcze nie będę pokazywał co po niektórych rzeczy, ale spać to my musimy. Bo już te koszmary to mnie normalnie kilka dni męczą. Dobra, oprócz tego, co my tu dalej mamy? Mamy tego naszego pieseła wilka, który tutaj czeka nadal. Tu są owce, tu są gdzieś krowy zakopane. Dwie sztuki mi zostały jeszcze. No i znalazłem te dwa koniki, które były przy osadnikach. No i one sobie tutaj są. Tego czarnego miałem już od początku, on tutaj był cały czas zamknięty. Ale ten biały gdzieś wywędrował tam na północ. I dosyć sporo się go właśnie naszukałem. Tu jest zejście naszej kopalni. No ale dobra, jest oswojony, jest. Więc luz. Możemy potem rozmnażać braje czego. Aczkolwiek i tak preferuję te mounty właśnie z moda. No więc tak to wygląda. Tu mamy zejście całkowicie do naszych kopalni. Ale to jest jeszcze niedokończone, więc nawet wam tego nie będę chyba pokazywał. Tu mamy oczywiście nasz taki podstawowy
spichlerz, tu będzie drugi, no takie mniej podstawowe przedmioty. Powoli robione. Gdzieś tu miałem drabinkę. Bo ja ją tutaj wykrzeczyłem, bo zapomniałem jak ona była nazywana, bo robiłem tutaj te drabinki początkowo. Narobiłem ich sporo, tutaj robi się bodajże z kamienia i z żelaza. Ale nie mogłem nazwy znaleźć i tak jakoś wyszło. Dobra. Pierwsze piętro, mamy akwarium z rybkami, które jest jeszcze niedokończone i nie wiem, czy to tak zostanie jak jest, bo nam wszystko tam przecieka. Podstawowe szafeczki, lampeczki, zapalane oczywiście standardowo. Myślałem, czy by jeszcze tutaj nie zrobić jakiegoś tarasu, ale chyba się wstrzymam. Nie wiem, czy te rybki jeszcze nie będą zastąpione jakimś, nie wiem, fireplace'em, kominkiem, czy coś takiego. Trzecie piętro, drugie piętro, to jest nasz enchant, którego sobie tutaj tak zrobiłem. To jeszcze nie jest ostateczna koncepcja tego wszystkiego. No i ostatni taki nasz taras widokowy, to jest teleport do Netheru. No i tu mamy piękny wgląd na całe nasze włości, jak to wszystko wygląda. No troszeczkę się zmieniło. Troszeczkę się zmieniło, dużo musiałem tego piachu napchać, kurczę. Nie wiem, czy mi się uda pokazać. Tak, tam jest ta wyspa, o, w tą stronę. W tą stronę? Mi się wydawało, że bardziej w tamtą była. Dobra, mniejsza, tak czy inaczej. No mamy tutaj portal do Netheru. Czasem spawnuje pigmeny. Ale cóż, nie przeszkadza nam to w żaden sposób. I moi drodzy, tak właśnie się zmieniła nasza tutaj koncepcja naszych włości. Początkowo myślałem, że zrobimy sobie tylko i wyłącznie z drewna tego świerkowego, ale ten świerkowy zrobił się taki jednolity i taki mdły, że stwierdziłem, że to nie ma sensu. No i stanęło na ciemnym dębie. I myślę, że taka w sumie standardowa. Zresztą możemy nadużyć game moda. Standardowa nasza taka tutaj mieścina w tej chwili się okazuje w ten sposób. Ja oczywiście komend nie używałem w żaden sposób, żebyście sobie tutaj nie myśleli. O Jezu, nie chciałem spektaktora. Survival. Nie używałem oczywiście żadnych komend, bo ja wychodzę z tego założenia, że nie ma to żadnego sensu w sumie. Nie ma to żadnego sensu. Ale od razu wam mogę pokazać w sumie, jak wygląda ten dół. Teraz mówię, że osoby, które są uczulone na zmiany kolorów, to no, główka może delikatnie zaboleć. Ja nieraz tu już miałem jakieś takie zawroty głowy, które dosyć potężnie nagabywały mnie na wymioty. Ja w ogóle powiem wam, że ostatnio, w Minecrafta dosyć sporo nie grałem. Dużo się zmieniło, na przykład nie wiedziałem, że w ogóle istnieje taki blok jak ten. Tu mamy sporo właśnie biomów takich kryształowych. Z tego co widziałem, można zrobić z tych kryształów tylko i wyłącznie lunetę, co jest bardzo przykre. A tu jeszcze jak kopałem na wprost, trafił mi się drugi taki sam biom. To jest kurde normalnie śmiechowe. Śmiechowe. Mamy 33 poziom, ale niestety nie mamy w sumie diamentów żadnych, żeby sobie zrobić kolejny kill-off. Bardzo liczę na kill-off z jakimś lakiem. Ten lak to by się bardzo przydał. W ogóle bardzo mnie zdziwiło to, że od teraz można kopać poniżej zerowego poziomu. Poniżej zerowego poziomu wysokości. Kiedyś tego na pewno nie było. No i tak właśnie tutaj sobie kopałem w dół i kopałem. Mówię, kurde, kiedy ten nie na ten rak. Jezu. Nie endstone. Bedrock. O, słowo bedrock mi zabrakło. Kiedy ten bedrock się pokaże? No i tak właśnie kopałem, patrzę, kurde, no nie pokazał się. No i kochani, tu ostatnio pokazałem, że też znalazłem spawner. Troszeczkę go odpicowałem. I w tej chwili mamy sobie tutaj spawnowane szkielety. To nie jest jeszcze spawner wykonany w 100% tak jak być powinien, żeby nie było. Aczkolwiek jestem lama i niezbyt umiem to zrobić, dlatego w sumie tutaj jest tyle teamów w tej chwili, a ja jestem bezteamowy. No właśnie, no i tutaj mi się diamenty trafiły, ale nadal czekam na tego laka. Żeby to wydobyć, bo znając życie to jest tylko jedna sztuka tego diamentu.
I pokazałem chyba wam wszystkim kordy, prawda? No i tak jest climb, więc w sumie mi to nie przeszkadza. W sumie mi to nie przeszkadza, jest specjalny mod wgrany w Rage'ego na jakiś gripping i tak dalej, więc... A więc żadne gagatki tutaj nie mogą nic niszczyć. No tu jest chyba jeszcze jeden cave na dole. Ale nie jestem pewien. Dobra. Widzicie, właśnie to jest problem z odcinkami z Minecrafta. Ja tak naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia, co w nich z wami robić. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki z Minecrafta, bardzo śmiało piszcie, będziemy coś tutaj robić, kombinować. Ła! W ogóle będę chyba zamieniał te schodki jeszcze na zwykłe metalowe drabinki, bo te metalowe drabinki naprawdę bardzo fajnie się spisują. Jednak takie kręcenie się w kółko to nie jest zbyt dobre. Aż na pewno nie dla mojej głowy. No i mamy ten złoty piecyk. Też jest bardzo fajny. Dobra. Nie mamy żadnego drewna, co? No nie mamy. To możemy na razie odłożyć. Chociaż ten kalcyt tutaj nie zmieści teraz z tym żwirem. To się zaraz nie zmieści tutaj. To możemy odłożyć. Te również możemy odłożyć. To sobie weźmy w łapkę. Torczy się troszeczkę na... Narobiliśmy. Dobra, wychodzimy z tego grajdołka. Może sobie coś pozbieramy nawet. Ale i tak musimy wyjść na Westa. Mówię, mi się wydaje cały czas, że ta kopalnia tego sandu była w tą stronę. Kopalnia sandu, po prostu plaża. Po prostu plaża. Tak samo ciemny las jest właśnie w tamtą stronę. Być może się mylę, bo już mi dawno w sumie tu nie było. Dobra. Wchodzę na ciebie. I lecimy na Westa. Jesteś bardzo wielki i to też jest problematyczne. Nie trzeba zrobić jakieś drogi czy coś w tym stylu, żeby sobie tu przechodzić na luzie. Nie, dobra, ty się tutaj nie nadajesz. Ty się tutaj nie nadajesz. Tak, dobrze mówiłem. Czyli to było na Westa. Po prostu ta mapa się nie doczytała do końca. Kurwa, ty ze mną podążasz. Jezu, ty dziku garbaty. Ja myślałem, że to zombiak. Miałem płuc. Wiesz, że miałem rybę w ręku. Ty się ciesz, że miałem rybę w ręku. O, ty się teleportujesz. Może jakiś biom znajdziemy, albo kogoś w pobliżu? Dobra, skoro już tak widzieliście moje kordy, no to... Możemy sobie bez problemu tutaj zaraz je włączyć. Climby już są, więc nikt mi tutaj nic nie zgryfuje. Właśnie z tej plaży kilka poziomów usunąłem, żeby ten... Nasz... Znaczy tą naszą plażę prywatną zrobić. Zobaczymy, czy tutaj się coś rozbudowało, czy nic. Tam jest biom grzybowy. I powiem wam, że jest w tej chwili godzina pierwsza w nocy, dlatego... I to jeszcze z poniedziałku na wtorek, dlatego nikt tutaj na razie nie siedzi. Dobra, wtedy nie możemy sobie wziąć, zawsze będzie więcej nasion potem. Dlatego nikt teraz tutaj właśnie nie siedzi, zazwyczaj... No... Standardowi gracze, ogólnie miejsce jest non-stop, więc jeżeli chcielibyście wbić w końcu, no to nie musicie się martwić o miejsce, bo miejsca jest sporo. Dzięki. Nie mam po co was zabijać, dlatego was nie zabijam. Dzięki też mamy tam w swoim miejscu pracy, że tak powiem. Dobra, można sobie troszeczkę... O, foksy! Nie wiem, czy te foksy można jakoś tam oswoić, czy nie. Możemy sobie tego drewna trochę pozbierać. Się przyda.
Nie wiem, w tym albo w następnym odcinku będziemy sobie ogarniać w razie czego właśnie ten port, który... Co to było? Lisy? Żadnego moda na Herobrain'a raczej nie instalowałem. W ogóle mam jeszcze pewien pomysł. Ale... To by niestety... Potrzebowało delikatną zmianę w modach. Nie wiem, czy mi to wyjdzie i czy komukolwiek będzie się chciało teraz te mody zmieniać. Aczkolwiek miałem taki pomysł, że dograłbym moda na VR-a. Dzięki czemu mógłbym grać tutaj właśnie z naszymi graczami na VR-ze. Oczywiście to chodziłoby o to, że no niektórzy mogliby grać normalnie, tak jak grają do tej pory. Ale można by było również wbijać na VR. To było, myślę, że bardzo fajnym pomysłem. Ale to już musicie sami ocenić, czy to będzie się opłacało, czy nie. No tak czy inaczej, piszcie w komentarzach, czy chcecie taki pomysł. Można by było zrobić jakiś event. Kurde, chłopiec, za szybko biegasz. Co tam jest? Zombiak. Fajnie by było jeszcze jakiegoś mounta dorwać. To jest świerk niestety. Tam są wilki. O kurwa, one są złe! Ja lecę wilki oswoił, ale jaja. Ale jaja. Kieret za swoimi wilkami. No nie, to żeby coś, no to ma sens i logikę. W końcu wilki lecą na kości. Aczkolwiek tego jeszcze nie widziałem. Dobrze, nas te creepery nie atakują. Jezu, jakie to fajne. A jeszcze pająk. O kurde, nie wiem, czy to nie byłaby lepsza miejscówka na rozbudowę. Netherrack? Co? Ej, panie Mount, proszę nie skakać tak jak pojebany jak ja. Ej, co tu się dzieje? Ale ta gra się zmieniła. Skrzynia. Ognista kula. Bazalt. Szczęście 2. Tylko my chyba nie wydobędziemy. Nie wydobędziemy diamentu przez to. What the fuck? Złote bloki, co tu się dzieje? Co tu się od Janie Pawla? Au. Weź się uspokój też. Wpadniesz w lawę i się skończy. Ten słynny płaczący obsydian, dobrze widzę? Dobra. Nie, on się zapieprzy. Albo ja się spieprzę przez tego barana, no. Po co ja cię brałem? Dobra, dobrze, mam kilo z wydajnością. I to aż 4. Nie wiem, czy w ogóle do czegoś mi będzie potrzebny ten płaczący obsydian. Już tego pewny nie jestem. Dobra, idziemy nadal na północ. Tu coś po lewo jest? Ej, ktoś tu ma chatę! Odkryliśmy kogoś haciendę. Co ty strzelasz? Się utopi zaraz. Ktoś tu ma chatkę. Au! No i co? Chcesz łeb? Skąd? Nie! No kurwa mać, naprawdę jebane utopcy.
wyśpimy się. Ale że się kurwa zrobią. Jebane utopce. Chciałem gdzieś tu łódkę mamutkę. Weź teraz tam dojdź. Kurde, no nie wierzę. 550 metrów. To jest od zarąbania. Na pewno zrobimy sobie jeszcze tunel, dzięki któremu będziemy mogli przechodzić tędy, bo to jest też kurde dramat, jeżeli chodzi o to wskakiwanie. Komuś umarłem przed chatą, no. I to w wodzie. Dobra, mam teraz łódkę, więc luz. Gdyby nie ten koleś z tymi cholernymi widłami, chciałem powiedzieć, ale to jest trójząb, to byśmy to przeżyli bez problemu, ale ten trójząb w pesach, no to jednak mnie załatwił. Będę jedne, no. 33 poziom straciłem. Ból i niedowierzanie. Nie zabiła mnie lawa. Zabił mnie super bloodbun. Zabił mnie trójząb w pesach. Kurde, jego w dupę mać, no. Ja bym z chęcią te kurde wodne moby to wypieprzył z tej gry. Ale chciałem trudno, mam trudno. Czy zaraz mi jedzenia zabraknie, w ogóle będą jaja. metrów, dobra, już niedużo. O kurde. Jestem ciekaw, kogo to jest chata. Naprawdę jestem ciekaw. Może jakąś inspirację złapię dzięki temu. Uhu! Dobra, płyniemy. Idziemy odzyskać te maski. Możliwe, że nasz kochany mount to już się utopił. Nie, pływa. Już nie jest mój. Pyk. A czemu nie mam hełmu? Przepraszam bardzo. Czy mi się zniszczył hełm? Kogo to jest domostwo? No ale się tu ktoś obmurował. Pikuś, czekaj. O. Ale ktoś tu nie zabezpieczył. O, możemy grifować. Możemy grifować, ktoś nie zabezpieczył. Tam widzę skrzynki. Tam jest skrzynia. Ej, no nie wiem, czy to jest kradzież, no. No nie jestem pewny. Kogo to domostwo? No ktoś naprawdę bardzo ładnie sobie to wybudował. No wręcz bym powiedział elegancko. No. Zero. Jakieś redstone'y. Gładkie kamienie. Tu były drzwi. O kurde, ale i te masów. Szmaragdy. Złoto. Redstone, no. Teraz temu przyjacielowi to przydałoby się mu zrobić jednak... Jednak kurde. Jak to to jest? Danon. A to kto to jest? I Kawar. O kurde, Kawar Danon. Ale was złapałem. No dobra, nic nie kradnę. Ale chłopaki,
musicie sobie zrobić tutaj claima. Bo będzie problem. Nawet mapę chłopaki mają. Nie, no serio, naprawdę chłopaki bardzo fajnie robicie sobie tutaj te domostwa, aczkolwiek mówię, no podstawą to jest claim. Bez tego będziecie zgubieni. Dobra, nic wam tutaj nie zglądam. Wiem, kogo to jest chałupka. Zaznaczymy sobie, ale to już może po nagraniu. Nie, no, naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Chłopaki mają gust. Dobra, idziemy dalej zglądać. Może jakiegoś mounta znajdziemy przy okazji. Tam chyba nic nie ma. Pewnie tu nic nie widzę. Będę musiał tutaj chłopakom claima zaraz postawić. Zaraz inni ich normalnie rozjadą. Oj. No to jest właśnie niestety ryzyko podążania. Szukania ludzi. Gdyby nie postawił claima, to potem jest problem. Nie tylko oni mają problem, ale i ty masz problem. Zostaw mnie. Tutaj tylko workbencha zrobię. Płyniemy dalej. Może coś znajdziemy nawet. W innych odcinkach postaram się już przygotować na 100% jakieś surowce na budowę. Ciekaw, gdzie ma bazę hościu z aktorem. Gdzieś to musi być. No, czyżby tam coś było? Nie, to chyba te grzyby. To chyba tylko te grzyby. Jestem ciekaw, jak oni daleko poleźli. Żeby ich teraz znaleźć, to może być ciężko. Aczkolwiek hościu bym chciał znaleźć, jak najbardziej. Żeby ją tylko znaleźć i odebrać jej artefakty. No i tu chyba się kończy nasza podróż łódką. Dalej nie ma. No i kochani, powiedzcie mi, czy wam odpowiadają takie chillerskie odcinki, gdzie po prostu sobie coś tam robimy na tym serwerze. Budujemy, zbieramy surowce, szukamy ludzi i tak dalej. No bo nie oszukujmy się, tutaj raczej głosujecie na tego Minecrafta, nie wiadomo dlaczego i nie wiem, co oczekujecie. O Jezu, to jest świetne. Latające wyspy są świetne. Dobra, jeszcze wam pokażę tą wyspę. Chodzi o to, że oczekujecie nie wiadomo czego, znaczy oczekujecie czegoś, czego nie wiem ja. I nie wiem, co mam pokazywać właśnie na tym serwerze. Wiesz? Wow. A łódka mi za... Łódko! Uff. Dobra. Szybka winda. No, zanim my tam wejdziemy, trochę może minąć. Chłopaki, jeszcze się spieprzyłem. Jeszcze się spieprzyłem. Mam nadzieję, że tam jest jakieś wejście normalne.
A nie powiem, bo ja sam chciałem zamieszkać w takiej wyspie, ale problem jest taki, że z surowcami no tutaj nie pogadasz niestety. Dobra, mamy wejście. Co tam się dzieje na górze? O. Dobra. No nie, no te wyspy są piękne. Naprawdę są fajne. Nawet tu woda ma inny kolor. No i tutaj raczej o Blood Moona się nie musimy martwić. Tylko gorzej właśnie wciągnięciem zwierząt. Aczkolwiek. Dla chcącego nic trudnego. Z tego chyba nic nie leci, prawda? Nie. Dobra, moi drodzy, no i tak właśnie wygląda rozgrywka na naszym serwerze SpookyCraft. Jeszcze raz, jeżeli chcecie dołączyć do nas, śmiało zapisujcie się na waitlisty. Przyjmujemy każdego, więc nie ma się o co bać. Żadnych testów nie trzeba zdawać, jak na jakimś RPG-u z GTA 5. Wystarczy się tylko zapisać i rozpocząć rozgrywkę. Dobra, a tym razem trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia w następnych odcinkach.